Choć dzieci rodzą się od początku świata, dopiero w XVIII wieku ktoś wpadł na pomysł skonstruowania dziecięcego wózka. Pierwszy wózek, o którym oficjalnie co nieco wiemy, to pojazd zbudowany przez Williama Kenta na zamówienia księcia Devonshire około 1733 roku. Był to wehikuł tyleż praktyczny, co ozdobny. Rama w kształcie znajdujących się w herbie księcia węży, siedzisko w kształcie muszli, daszek i dyszel wraz z uprzężą dla psa stanowiły zapewne ciekawe połączenie. Koła przednie były mniejsze od tylnych i wózek, w przeciwieństwie do znanych nam dziś dziecięcych pojazdów, był ciągnięty, a nie pchany. Ta angielska konstrukcja przez długi czas nikogo nie zainspirowała. Jeśli przyjrzeć się wszystkim powstałym dawniej obrazom poświęconym dziecięcym portretom, które, jak skądinąd wiemy, są stosunkowo rzadkie, wózka nigdzie tam nie znajdziemy. Co więc robiono z malcem? W bogatych domach oddawano do niańki i ta nosiła go, bujała, karmiła, wiązała przy sobie na specjalnej chuście. Istnieje mała wzmianka w autobiografii Francisa Place'a wskazująca na to, że rodziny uboższe, nienależące do arystokracji, posiadały czasami specjalne małe wozy do ciągnięcia swych dzieci w drogę ze sobą. Jednakże tamte konstrukcje, jeśli rzeczywiście były, a pewności nie ma, bo biednych nikt przecież nie uwieczniał, to dziecko w takim wózku nie leżało, lecz stało, a w najlepszym wypadku mogło sobie usiąść. Łatwo więc domyślić się, że niemowlęta nie brały udziału w takich podróżach. Poza tym przez długi czas panowało przekonanie, że dzieci do pół roku powinny większość dnia spędzać szczelnie zawinięte w becik. Taki becik był po prostu dobrze skrojoną sztywną poduszką, w której dziecko, zawinięte na kij, nie wykonywało zbyt wielu ruchów. Podobno miało to wpływ na zdrowy, prosty kręgosłup i brak garbu w przyszłości. Niektórzy twierdzą, że dzieci w ten sposób chowane można było rozpoznać po bardzo płaskiej z tyłu czaszce. W związku z tym, że maleństwa musiały być dla swego zdrowia tak unieruchamiane, nikt nie pomyślałby zabierać je w niebezpieczną podróż w bujającym, będącym w ciągłym ruchu wózku. Oczywiście takie unieruchamianie dotyczyło zwykle dzieci z bogatszych rodzin, gdyż każda pracująca mama brała dziecko w nosidło i miała je zwykle uczepione jak małą małpkę przy sobie. Dzisiejsze badania wskazują na to, że im więcej dziecko bujane i noszone, tym lepiej się rozwija. Wózek, jak każda mama wie, do bujania nadaje się idealnie, ale zanim na stałe trafił do grona sprzętów dziecku niezbędnych, minęło wiele lat. Produkcję wózków przypominających dzisiejsze rozpoczęto w 1850 roku w Londynie. Były to pierwsze pojazdy, które pchano i które posiadały trzy kółka. I to epokowe rozwiązanie, powielane do dziś, nie było przystosowane do wożenia najmniejszych z najmniejszych. Wózek dla niemowlaka powstał dopiero w roku 1876. Jak wspomnieliśmy na początku, aż do XVIII wieku zwlekano z umieszczeniem dziecka w pojeździe na kółkach. Choć początki były, krótko mówiąc, toporne, to od połowy XIX wieku zgłoszono ponad 3000 patentów na dziecięcy wózek. Jak już się biznes zaczął kręcić, próbowano zyskać klientów na wiele sposobów. Były wózki zmieniające się w wanienkę, walce ogrodowe zmieniające się w wózki, wózki z silnikiem spalinowym i napędzane przez samo dziecko, które by wózek jechał, powinno na przemian wstawać i siadać. Mali podróżnicy mieli w czym wybierać, a coś z tych szalonych pomysłów widać nie tylko w muzeach, ale i w niektórych dzisiejszych konstrukcjach.
Obecnie rozróżniamy przynajmniej dwa rodzaje dziecięcych wózków. Tak zwany wózek głęboki oraz spacerówkę. O ile powstanie tego pierwszego można podciągnąć pod rok 1876, to drugi model powstał blisko, 100 lat później. Jest on dziełem brytyjskiego projektanta lotniczego Owena McLarena, który z charakterystycznego dla lotnictwa metalu, aluminium, skonstruował lekką i poręczną wózkową ramę. Wózki McLarena są znane i cenione także dziś. Żyjemy w czasach, gdy dzieci rodzi się stosunkowo mało. Producenci dziecięcych sprzętów biją się o klienta, proponując szereg rozwiązań naprawdę ułatwiających młodym mamom codzienne spacery. A że czasy się zmieniają, dziś na ulicy często spotykamy pchającego wózek. Tatę, choć dzisiejsze wózki lżejsze są przecież od tych, które pchały nasze babcie.